Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. To powitanie ma miejsce w atmosferze takiej bardzo złożonej i wielopłaszczyznowej. Po pierwsze, witam oczywiście w atmosferze wielkanocnej, tak, w takim okresie jesteśmy. Po drugie, drodzy Państwo, witam w atmosferze wiosennej, o czym świadczy to wspaniałe słońce, o czym świadczy także ta tutaj na moim zapleczu kwitnąca i pachnąca śliwa. Witam też w atmosferze majowej. Tak, proszę Państwa, mamy początek nowego miesiąca, miesiąca maja. On rozpoczął się kilka dni temu, w ubiegły piątek. No oczywiście też witam w atmosferze pandemicznej, o czym świadczy maska na mojej twarzy. Maska, czy jak to woli, maseczka. To właśnie powitanie, kochani, jest powitaniem takim, które ma w sobie bardzo dużo nadziei, że to nasze spotkanie, które trwa kilka minut, że ono troszeczkę nas ubogaci wzajemnie, że poprzez to wzajemne widzenie się, czy poprzez to wzajemne słuchanie się, tak, to jest wzajemne słuchanie się, bo ja mówię do Państwa, ale Państwo też w jakiś sposób reagują i w jakiś sposób też, że tak powiem, są ze mną w dialogu. No ale wracamy do tematu. Właśnie dzisiaj jest 3 maja, więc mamy, jak powiedziałem, początek nowego miesiąca, miesiąca wiosny, miesiąca miłości, miesiąca matur, miesiąca oczywiście też poświęconego Matce Bożej Królowej Polski, dlatego o tym miesiącu mówimy, że to jest miesiąc maryjny, ponieważ codziennie w kościołach czy na zewnątrz są odprawiane tak zwane nabożeństwa majowe, jest albo śpiewana, albo recytowana litanie do Matki Bożej i oczywiście śpiewane są też pieśni maryjne, choćby te pieśni o tytule Chwalcie łąki umajone. Właśnie tutaj Państwo tego nie widzą, ale proszę mi wierzyć, właśnie ta łąka w tym ogrodzie plebańskim jest właśnie łąką ukwieconą, pięknie kwitną mlecze, pięknie rośnie trawa, jest póki co zielona, oczywiście jest sucho, trochę popadało, ale mamy nadzieję, że Pan Bóg da nam trochę więcej tego rodzaju błogosławieństwa. Jest bardzo sucho, dlatego też przy okazji prośba, módlmy się o deszcz, módlmy się o to, żebyśmy właśnie mogli żyć oczywiście w takiej atmosferze tej biologicznej, która jest atmosferą właściwą, atmosferą zdrową. Kochani, dzisiaj, jak powiedziałem, jest 3 maja, gdyby to nie była niedziela, oczywiście jest to 4 niedziela wielkanocna, gdyby to nie była niedziela, to by było święto, czy jak to woli, uroczystość, kościelna uroczystość, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Ale niedziela ma to do siebie, zwłaszcza niedziela wielkanocna, że ona nie pozwala na tego rodzaju święto, czy uroczystość, dlatego to święto było antycypowane i wczoraj, 2 maja, w Dzień Flagi, czy w Święto Flagi, obchodziliśmy Święto Matki Bożej Królowej Polski. Właśnie to było wczoraj, a dzisiaj 3 maja, owszem jest to niedziela, ale proszę zauważyć, jest też data bardzo, proszę Państwa, bardzo ważna. Jest to rocznica Konstytucji 3 maja. To właśnie dzisiaj obchodzimy już kolejną rocznicę ustanowienia tejże Konstytucji, a jak wiemy, było to bardzo dawno, bo w roku 1791, a więc upływa już 229 lat, właśnie wtedy została ustanowiona Konstytucja, którą określamy 3 maja, ustanowiona jako najbardziej postępowa w Europie, jako pierwsza w Europie, jako druga w świecie po Stanach Zjednoczonych. To właśnie dzisiaj ta niedziela ma wymiar, kochani, taki patriotyczny, wymiar historyczny, wymiar narodowy. To dzisiaj, siostro, bracie, pomódl się za Polskę. Dzisiaj też warto wejść gdzieś tam w jakieś strony internetowe i zapoznać się z historią tejże Konstytucji. Jest to wspaniała rzecz, właśnie jest to wspaniałe dzieło naszej kochanej ojczyzny, która właśnie wytworzyła takie dzieło już 229 lat temu. Dzisiaj to nie tylko wspominamy, ale dzisiaj Bogu dziękujemy za to, że coś miało właśnie takiego miejsce w naszej historii, a jednocześnie przyglądamy się temu wszystkiemu, co się dzisiaj dzieje właśnie w naszej kochanej ojczyźnie. Czy my właśnie potrafimy być dzisiaj patriotami, czy dzisiaj potrafimy tę ojczyznę naszą kochać, czy my do tej ojczyzny jesteśmy przywiązani, czy ta ojczyzna jako nasza matka, czy jest właśnie przez nas szanowano, czy my jesteśmy odpowiedzialnymi jej dziećmi. To, proszę Państwa, są takie refleksje z racji właśnie tego dzisiejszego dnia, tej dzisiejszej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja. Poza tym, drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela ma też taki wymiar, który określa się jako niedzielę dobrego pasterza. Wczoraj zakończyliśmy tydzień biblijny, a dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do stanu duchownego. Właśnie dzisiaj
ta dzisiejsza niedziela jest niedzielą, jak powiedziałem, dobrego pasterza. Dlaczego? Dlatego, że Ewangelia, którą za chwilę usłyszymy, jest Ewangelią, która mówi o pasterzu. O pasterzu, czyli o Chrystusie. Bardzo proszę o wysłuchanie tejże z szacunkiem, żeby zorientować się, o co właśnie chodzi, mówiąc o dzisiejszej niedzieli, jak o niedzieli dobrego pasterza. Jest Ewangelia według świętego Jana. Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem, rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i je wyprowadza, a gdy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ znają jego głos. Natomiast z obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Ten przypowieść opowiedział Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami, rozbójnikami, a nie posłuchali ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Kochani, słyszeliśmy Chrystusa, który mówi o sobie, że jest pasterzem. My wiemy, kto to jest pasterz, to ten, który pasie owce, który pasie trzodę, to ten, który kocha ten trzodę, to ten, który zapewnia tej trzodzie nie tylko żywność, nie tylko pokarm, ale zapewnia także bezpieczeństwo. Poza tym Chrystus mówi o sobie, że jest bramą. Jeżeli my chcemy iść do nieba, jeżeli chcemy być zbawionymi, to mamy przejść przez Jego właśnie naukę, przez Jego Ewangelię, po prostu przez Niego. Dlatego też, kochani, dzisiaj modlimy się o powołanie do stanu duchownego. Ta dzisiejsza niedziela rozpoczyna tydzień modlitw właśnie o powołanie do tego rodzaju stanu, do stanu kapłańskiego, stanu zakonnego, stanu życia konsekrowanego. Módlmy się za młodzież, módlmy się za młodzież, która właśnie zdaje egzamin dojrzałości w warunkach takich pandemicznych. Módlmy się za współczesnych osób, za współczesne osoby duchowne. Módlmy się za współczesny Kościół, módlmy się o to, żeby ten Kościół, żeby ci duchowni i ci obecni, i ci przyszli, osoby zakonne w ogóle, czy osoby duchowne, żeby to byli ludzie odpowiedzialni, żeby swoim życiem, swoim postępowaniem, swoim zachowaniem wnosili jak najwięcej do Kościoła, żebyśmy my, jako osoby świeckie, patrząc na te osoby, żebyśmy budowali się ich postępowaniem, ich zachowaniem i żebyśmy brali z nich przykład, żeby one, te osoby nie były powodem do zgorszenia, do odejścia z Kościoła, bo czasem tak bywa, ale żeby były właśnie takim magnesem, który przyciąga ludzi młodych, które przyciąga ludzi w ogóle do tego rodzaju wspólnoty, do której my należymy, a więc do Kościoła Chrystusowego, na czele którego stoi ten właśnie dobry pasterz, któremu na imię Jezus Chrystus. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, majowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.